Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii oferty w sklepie premium i dzisiaj oferty mamy kilka. Pierwsza to Canon Jack Panzer kompletny zestaw, czyli 8 poziom niszczyciel czołgów niemiecki, premium oczywiście. No i zobaczymy Canon Jack Panzer kompletny zestaw, 6 dni do końca, minus 10%. 220 zł, wchodzimy. Zabiera 8 poziom Canon Jack Panzer, miejsce w garażu, 4250 zł i premia, czyli bonus 10 razy rezerwa osobista, 2 godziny czegoś. 220 zł to kosztuje i dojdziemy do końca. Jeśli sam czołg to za mało, wybierzcie kompletny zestaw. Pakiet zasili wasze konta znaczącą ilością złota, które możecie wykorzystać do nabycia dodatkowej zawartości premium, by jeszcze wzbogacić rozgrywkę. Ponadto w zestawie znajduje się darmowy prezent w postaci 10 potężnych rezerw osobistych, które mają zwiększyć zdobywane przez każdej bitwy PD przez godzinę, właściwie przez 2 godziny do momentu aktywacji. To się nazywa postęp. Teoretyczny koszt może się zmniejszyć, wiadomo, i to kosztuje 220 zł, czyli 50 euro. I sprawdzałem, czy to się opłaca. Wychodzimy na razie. Bo tam mamy napisane. I czy to się opłaca. Jeszcze sam czołg zobaczymy. Sam czołg kosztuje 162 zł, czyli 37 euro. Canon Jack Panzer przez wielu uważany jest za starszego brata E25, to prawda. Oba pojazdy rzeczywiście mają podobny charakter, są szybkie i trudne do wykrycia, a nawet dobre w zasadzkach. Jeśli szukacie pojazdu, który ma dość mocny do szybkiej zmiany pozycji, potrafi odpowiednio użyć swojego kamuflażu, Canon Jack Panzer szybko stanie waszym pierwszym wyborem. I tu co daje korzyść z czołgu premium. I to jest właściwie czołg specjalny premium. Oferta specjalna została 6 dni i z kawałkiem. I czy to się opłaca, ta pierwsza jakby oferta właśnie. Więc tak, sam czołg kosztuje 160 w zaokrągleniu oczywiście. 6250 zł kosztuje 70 w zaokrągleniu, czyli wychodzi 160 plus 70, 220. A jeszcze do tego mamy rezerwę osobistą. Więc raczej się opłaca. Ale i tak, jeśli ktoś chce się nie wykosztować, polecam tą wersję za Canon Jack Panzer, to 160 zł. Tą jest po prostu lepsza. I kolejna nowa właśnie promocja, to na ISA 6 wchodzimy. IS 6 kompletny zestaw. Czołg, znaczy premia zawiera czołg IS 6, 8 poziom. Ciężki, miejsce w garażu, złoto 6500, 10 razy rezerwa osobista 1 i 10 razy rezerwa osobista 2. I tutaj kosztuje to 265 zł, czyli 60 euro. Oba dla frontowych awanturników lubią szybko być przygotowani. Ciągnijcie pomocarza IS-6 wraz ze znaczącą ilością złota, które możecie wykorzystać do nabycia dodatkowej zawartości premium, by jeszcze bardziej wzbogacić o rozgrywkę. Ponadto w zestawie znajduje się darmowy prezent w postaci 10 potężnych rezerw osobistych, które zwiększą zużywane przez was w każdej bitwie PD przez właściwie przez 2 godziny od momentu aktywacji przez 10 kolejnych rezerw, które spotęgują przyrost doświadczenia załogi również przez godzinę. Dlaczego przez godzinę, jak zwykle było po dwie, to dopiero petarda. I tu zdjęcie też mamy. No to przejrzymy sobie zdjęcie. Trzy obrazki ISA 6. I widzimy sam IS 6 to wiadomo, że zawsze był do kupienia. I patrzymy, czy się to opłaca. I z 6 i 5500 sztuk złota. Zobaczymy. 5. I to skasujemy. 5500 sztuk złota to jest 90.
Sam czołg jest 6. 190, 190 plus 90, 190 plus 90, to jest 280, a więc wychodzimy na plus. I jeszcze mamy 10 rycerzy osobistych. Bardziej się opłaca niż Canon Jet Panzer, jednak lepiej jest kupić tego normalnego po 180, albo jeszcze czekać na zmniejszenie do 160, 150 bodajże, czy 140 zł. Wtedy dopiero by się bardziej to opłacało. Więc wychodzimy. I są kolejne wersje. Jeszcze Canon Jet Panzer, nie patrzyliśmy sobie na jego zdjęć. Jego właściwie, więc zobaczymy. Cztery zdjęcia. Na moście. W mieście. Po rozgrywce. I jeszcze na innej mapie. Na Overlordzie i właściwie na... Nie wiem jak ta druga mapa się nazywa, ale zapomniałem po prostu. Święta Dolina właśnie. Pierwsze Święta Dolina, trzy zdjęcia, ostatni Overlord. Overlord. I wychodzimy jeszcze. Jeszcze sprawdzimy sobie dodatkowe rzeczy, które się pojawiły niedawno. Czyli czołg już mamy. I także sprawdzimy sobie specjal ofert Canon Jet Panzer. Czy jest też VKPE, kompletny zestaw, więc sobie zobaczymy. Zawiera czołg, miejsce w garażu, złoto 2000, stabilizator pionowy MK2, mechanizm dostosowany do działa i 20 razy rezerw osobistych, więc naprawdę jest ciekawie, sorry za to. I powiem wam, że to się raczej opłaca, ponieważ naprawdę to złoto kosztuje, sorry za to. I można naprawdę ciekawie zarobić, bodajże. Zaraz zobaczymy jeszcze 2000 złota. Raz. Dwa. No nie, dlaczego mi się? Psuje. Dwa. 2200. Czy 2000 samo? Jakie mam to zrobić? 2000, okej. Okay. Jest już 2000. Więc sam czołg kosztuje. Mechanizujący działa i tak rezerwy osobiste. Patrzymy ile kosztuje sam pojazd VKP. Więc sam pojazd bez żadnych udoskonaleń jest tu w pojazdach i on kosztuje 120 w zakrągleniu i 35, czyli 155 plus rezerwy, a tu jest 150 plus 5 plus rezerwy, więc to się zupełnie to nie opłaca, lepiej kupić to podstawowe, mimo że są różne mechanizmy dostosowane, ale to tylko 500 srebra, na pewno macie zapasy srebra i złota w garażu. I jeszcze dodatkowe, tutaj te ciekawe przedmioty, teraz to szybciej po prostu. I podstawowe potrzeby. Ostatniego nie było, 30 dni, więc jeszcze kawał czasu. Za 60 zł konto premium 30 dni i złoto 1000. Jeszcze pozwolić sobie poprowadzać ci instynkt i zdobyć przydatny zestaw zawierający konto premium i złoto. Może nie wystarczy na długo, ale przynajmniej zaspokoi podstawowe potrzeby. I to się właśnie powtarza. Jakby tylko zaktualizowali. I tu jest jeszcze główna wygrana. Czyli złoto 15 500 i kredyty 10 milionów za 442 zł, czyli to jest 100 euro. I cena zmniejszona 25%, 6 dni z kawałkiem do końca. To jest bogactwo, co się zowie. Posłuchajcie jak zwycięzcy loterii i pławicie się w bystrzych, błyszczących monetach. Dzięki takiej górze zaspokoicie nawet najbardziej nieprawdopodobne potrzeby, a i tak zostanie wam coś do wydania później. I teraz dodatkowo wisienka na torcie. Powtarza się to. Tylko ceny się zmieniają i to jest w zestawie z wisienkę na torcie, złoto 7000, konto premium 30 dni za 132 zł i to jest 30 euro, cena zmniejszona 12% do końca miesiąc ponad. Oto czysta rozkosz, obejrz swoją mieszankę złota z kontem premium i śmiało zmierzaj ku zwycięstwu. I teraz dalej, co tu mamy? Wisienka na torcie, oferta miesięczna. 3500 zł i konto premium 30 dni,
za 88 zł, czyli 20 euro. Popularna oferta powraca w kolejnym miesiącu, aby zaspokoić Twoje podstawowe potrzeby. I teraz zestaw szefa. O, nawet dużo od tego. Zestaw szefa. Złoto 4500, kredyty 4500, konto premium 37 dni. I to kosztuje 265 zł, czyli 60 euro. Ta paczka jest stworzona dla tych, którzy chcą mieć wszystko. Pełno czasu dostępu do konta premium, złota i kredytów sprawi, że poczujecie się wszechmogący. I teraz cofamy dalej. I tu mamy właśnie prawdziwa przyjemność. Złoto 13500 i konto premium 30 dni za 221 zł, czyli 50 euro. Zestaw dla tych, którzy nie lubią kompromisów. Zapomnij o suplematach i półśrodkach. W tym pakiecie znajdują się tylko konkretne w postaci ogromnych ilości zasobów. Znajdziesz w nim aż 13500 sztuk złota oraz 30 dni do konta premium, dzięki którym będziesz mógł komfortowo prowadzić rozgrywkę. 1500 sztuk złota z twojej kwoty dostaniesz za darmo. To wiadomo właśnie, jak pisze bonus. I ostatnie podstawowe potrzeby. I mamy podstawowe potrzeby. Złoto 2250, 2550 i kredyty 2 500 000 za 142 złotych, czyli 30 euro. Jeśli potrzebujesz tylko podstawowych zasobów, skorzystaj z tego przydatnego zestawu. Spora suma złota i kredytów z pewnością zaspokoi twoje potrzeby. I o 6 zmniejszony, o 6%, ponad miesiąc do końca. I omówiłem już raczej wszystko. I tak nazwę odcinek ten Canon Jack Panzer, bo na normalnie tego czołgu nie ma tu w garażu. I to by było na tyle. Myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, a także oceniajcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam.